Wiem, co robię. Nie ruszę się stąd nawet za 1000 milionów. Nie muszę uciekać z Mariną, żeby z nią być. A Chuy nie ma nic wspólnego ze śmiercią Laury. Na początku tej rozmowy wyraziłam się bardzo jasno. Chciałam zakończyć tę sprawę tu i teraz. Wyjedziesz z chłopakiem i jego nieznośną matką? Czy mam pokazać policji dowody przeciwko Chuyowi? Zrozum. To on jest mordercą. Sądzisz, że Chuy zabił Laurę? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, ale... Ale co? Dobrze wiesz, że nasz siostrzeniec wychowywał się w otoczeniu różnych typów. Kto wie? Jeśli nie chcesz mi wierzyć, to twój problem. Ale ja mam dowody. Chuy zabił moją siostrę. Twój kolejny podstęp. Jak uważasz? Ale dowody istnieją. Pokaż mi je. Nie do wiary. Nie jestem taka głupia, żeby oddawać ci mój oręż. Jeśli się zgadzasz, w porządku. Jeśli nie, zachowam to dla siebie do chwili, kiedy pokażę go światu. Mówimy o delikatnej sprawie. Tu chodzi o czyjąś śmierć, o zabójstwo mojej siostry. Se trata de una muerte, del asesinato de mi hermana. Albo wyjedziesz ze swoją narzeczoną i czujem, albo pokażę policji dowody. Wybieraj. Jesteś niesamowita. To groźba? Nie. Dobra rada. Niepotrzebne mi ani dobre rady, ani dowody. Możesz je sfabrykować. Wiem, że Chuy nie zabił twojej siostry. Dla mnie ty jesteś główną i jedyną podejrzaną. Przysięgam na pamięć mojej zmarłej siostry, że pożałujesz. Nikt nie rzuca wyzwania Weronice Saldívar. Nie złakomił się nawet na 2 miliony dolarów. Wie, że może uratować Chuya. Gdzie Ricardo? Wyszedł. Denerwujesz się tym, co zaszło, ale Ricardo może mieć rację. Zastanów się. Wywiezienie Chuya z kraju spowoduje bardzo poważne konsekwencje. W razie czego dzwoń. Co tu robisz? Nic. Czemu nie jesteś z kolegami? Chciałem się pouczyć. Nie widzę, żebyś trzymał książkę. Pan też uważa, że jestem mordercą? Gdzie byłeś? Uciekłeś ode mnie. Za 5 minut zaczynamy lekcję historii. Twój tata nie chce, żebyśmy się spotykali. To moje życie. Tata nie będzie decydował o tym, kogo ja kocham. Bo wiesz, że cię kocham, prawda? Nie zaczynaj. Kocham cię bardziej, niż kochała cię Patty.
Jak się czuje najpiękniejsza dziewczynka na świecie? Cóż to za Milka? Przyniosłam ci niespodziankę. Znowu? Otwórz. Na pewno ci się spodoba. Naprawdę? Trzy bilety lotnicze. To znaczy, że lecimy do Włoch. Do Włoch? Rosalba chciała spędzić nasz miesiąc miodowy we trójkę. Zawsze chciałam poznać Włochy. Jak chcecie, to jedźcie razem. Ja wracam do Acapulco. Jesteś nieletnia. Masz mnie słuchać. Wujku, nie pozwól, żeby Rosalba odsunęła mnie od rodziców. Nic takiego się nie stanie. Chcę wrócić do Acapulco. Jeszcze się zastanowimy. Nie martw się. Mój chrześniak jest niewinny. Chcę jedynie wiedzieć, czy ta zakonnica miała na sobie habit, kiedy ją zabili. I co z tego? Jeśli miała go na sobie, to ten morderca jest padalcem. Ta kobieta opuściła klasztor. Tak napisali w gazecie. Miała habit, czy nie miała, mój chrześniak jest niewinny. Czuj był w jej mieszkaniu. Ale to nie ma nic do rzeczy. Czela ma rację. Czuj groził jej śmiercią. Ten, kto zabił zakonnicę, myślał, że to jej siostra. Tak napisali. Ufam mu. Ale boję się, że mógł ją przypadkowo zabić. Niechcący. O wilku mowa. Jak było w szkole? Tak sobie. Wszyscy obgadują mnie za plecami. Ty słuchaj ich. Zazdroszczą ci. Jesteś najładniejszy i najbardziej inteligentny. Wszystko mi jedno. Idę się uczyć. Nie powiesz mu, że policja go szukała? Nie chcę go martwić. Powinnaś. Kiedy tu wrócą, sam się dowie. Tymczasem oszczędzę mu niepokoju. Dziękuję. Czego chciała Weronika? Proponuję, żebyśmy wywieźli Czuja z kraju. Oczywiście przy okazji nam grozi. Czym? Podobno ma niezbite dowody, które bezpośrednio obciążają Czuja. Dała mi dwa wyjścia. Albo wyjedziemy, albo przekażę dowody policji. Czuj jest niewinny. Mówię tylko to, co mi powiedziała. Szantażuje nas. Ricardo uważa, że nie należy wywozić Czuja z kraju. I ma rację. Czy coś między wami zaszło? Nie. A co będzie z nami? Z naszym małżeństwem. Nic nie mówisz. Jak zwykle będziesz milczeć. To była moja jedyna siostra. Bliźniaczka. Wraz z jej śmiercią umarła część mnie. Czuję, jakby mi brakowało czegoś bardzo ważnego. Jestem taka samotna. Zostałeś mi tylko ty. Tylko ty. Nie mów tak. Masz jeszcze Lucię.